Wybuchu jądrowego tworzy się chmura promieniotwórczego pyłu. Wiatr unosi ten niebezpieczny ładunek i rozprzestrzenia go na dużych powierzchniach Ziemi, skażając teren, budynki, sprzęt, ludzi, zwierzęta. Skażając żywność, wodę i pasze. Pył promieniotwórczy, jeżeli osiądzie na skórze, wywołuje oparzenia. Gdy zaś dostanie się do wnętrza organizmu z powietrzem lub pokarmem, może spowodować śmierć lub chorobę zwaną popromienną. Najniebezpieczniejsze składniki pyłu promieniotwórczego to m.in. J-131, atakujący i niszczący gruczoły tarczycy, oraz strąd-90, który zbiera się w tkance kostnej, powodując raka kości lub białaczkę. Jeżeli więc pył promieniotwórczy jest tak groźny, to trzeba chronić przed nim organizm ludzki. Maska przeciwgazowa jest najlepszym zabezpieczeniem dróg oddechowych, środkiem zastępczym może być wilgotna chustka lub tampon zrobiony z gazy i waty. Oczy możemy osłonić szczelnymi okularami motocyklowymi lub narciarskimi goglami. Ochroną skóry człowieka będzie kaptur, chustka na głowę, płaszcz lub peleryna, rękawice i buty. Okrycia i obuwie powinny być wykonane z takich materiałów jak tworzywa sztuczne czy guma, gdyż z nich najłatwiej można usunąć pył promieniotwórczy. Wskazana jest także częsta kąpiel osobista. Pamiętajmy, że pyłu promieniotwórczego nie można zniszczyć przez zatopienie w wodzie czy spalenie. Także żadne środki chemiczne nie likwidują jego działania. Wszelki podejrzany kurz, który może być źródłem promieniowania, można jedynie usunąć z najbliższego sąsiedztwa człowieka i zakopać w ziemi na co najmniej półmetrowej głębokości. Najniebezpieczniejsze są pierwsze dni po napadzie jądrowym. Natężenie promieniowania jest wówczas największe. Stopień promieniotwórczego skażenia terenu wykrywają i oznaczają specjalne patrole rozpoznania skażeń z oddziałów samoobrony. Wszyscy inni powinni ograniczyć do minimum przebywanie w terenie skażonym i w schronieniu przeczekać ten groźny okres. Żeby czekać, trzeba jeść i pić. A więc obok czystego powietrza problemem numer dwa staje się czysta, nieskażona żywność i woda. Ludzie w miastach uzależnieni są w dużej mierze od prawidłowego funkcjonowania wodociągów. Dlatego po napadzie jądrowym patrol rozpoznania skażeń uda się do stacji filtrów, by pobrać próbki wody i określić stopień jej skażenia za pomocą aparatury dozymetrycznej.
Komunikat o wynikach badań przekazany zostaje ludności przez organy samoobrony wszelkimi dostępnymi środkami informacji. Uwaga, uwaga! Zawiadamiamy, że woda z wodociągów nadaje się do użytku. Dopiero gdy otrzymamy wiadomość, że woda jest nieskażona, możemy po nią sięgnąć. Poza tym, zachowując wszelkie środki ostrożności, można korzystać ze studzien artezyjskich i zwykłych, pod warunkiem, że są one szczelnie zakryte z zewnątrz. Naczynia, którymi przenosimy wodę, muszą być również przykryte. Osłony na studnie mogą być z blachy, papy, betonu, a nawet drewna, ale muszą być szczelne. Bez obawy można czerpać wodę ze źródła bijącego z ziemi. Natomiast nie wolno pobierać wody ze studni odkrytej. Jej przydatność musi określić kontrola dozymetryczna. Wszelkiego rodzaju odkryte zbiorniki wodne, jak stawy, jeziora, strumienie, rzeki i baseny, są zagrożone opadem pyłu promieniotwórczego. Woda z tych zbiorników musi być przed użyciem poddana kontroli dozymetrycznej. Butelki do pobierania próbek wody są obciążone ciężarkami, aby zanurzały się całkowicie. Dzięki temu można kontrolować wodę na różnych głębokościach. Widzimy więc, że po napadzie jądrowym walka o czystą wodę stanie się żmudna i niebezpieczna. Gdyby więc zaistniało zagrożenie napadu jądrowego, wówczas niezbędnym będzie zapas wody przechowywanej w dobrze zakrytych naczyniach. Tyle o wodzie. A co z żywnością? Żywność w szczelnie zamkniętych zasobnikach, na przykład w lodówkach, nadaje się do spożycia. Można też jeść produkty zapakowane w naczynia szklane. Przedtem trzeba tylko butelkę czy słoik obmyć wodą, oczywiście nieskażoną. Opakowanie podejrzane o skażenie należy czyścić i opłukiwać, mając osłoniętą skórę i drogi oddechowe. Zabezpieczona przed pyłem promieniotwórczym jest też żywność w zalutowanych pudełkach blaszanych. Żywność w torebkach z folii metalowej czy z tworzyw sztucznych również nadaje się do spożycia. Jak więc zorientowaliśmy się, opakowania mogą być z takich materiałów, które nie przepuszczają powietrza. Na przykład drewniane beczki są opakowaniem mniej skutecznym. Oczywiście żywność i płyny w solidnych beczkach dębowych, dobrze zaszpuntowanych, będą prawdopodobnie ochronione przed zanieczyszczeniem promieniotwórczym. Niemniej jednak produktów tych nie należy spożywać przed dokładnym obmyciem beczek i poddaniu ich zawartości kontroli dozymetrycznej. Opakowania papierowe i tekturowe to mniej skuteczna ochrona przed pyłem promieniotwórczym. Niekiedy jednak wystarczy zedrzeć zewnętrzną warstwę podwójnego opakowania, aby pozbyć się niebezpiecznego pyłu. Sól, cukier, kaszę, mąkę, zboże czy groch można przesypać z zanieczyszczonych worków do innego czystego opakowania i poddać kontroli dozymetrycznej.
Żywności z opakowań uszkodzonych nie należy spożywać bez uprzedniej kontroli dozymetrycznej. Mięso skażone pyłem promieniotwórczym powinno się dokładnie wymyć, a następnie skroić jego zewnętrzną warstwę. Z wędliny po dokładnym umyciu wystarczy zdjąć osłonę zewnętrzną. Z ryby należy ostrożnie ściągnąć skórę. Jadalne liście warzyw, sałaty, porów, szpinaku, pietruszki czy buraków przemywa się kilkakrotnie wodą. Inne warzywa myje się i obiera ze skórki. Z kapusty przed umyciem zdejmujemy wierzchnie liście. Owoce w twardej skórce wystarczy obmyć i obrać. Natomiast śliwki i pomidory, mające delikatniejszą skórkę, trzeba bardzo ostrożnie przemywać. Owoce uszkodzone nie nadają się w ogóle do spożycia. Skażone drobne owoce, których skórka łatwo ulega uszkodzeniu podczas przemywania, w ogóle nie nadają się do spożycia. Natomiast jajko po umyciu skorupki jest jadalne. Dlatego kury staną się bezcennym skarbem. Oczywiście kury nieskażone. Bo trzeba pamiętać o tym, że na ptactwo i na zwierzęta opad promieniotwórczy działa podobnie jak i na ludzi. Stąd też w razie skażenia terenu żadne żyjące stworzenie nie powinno żywić się na łące, w polu lub w ogrodzie. A więc im szczelniejsze obory, stajnie, chlewy i kurniki, tym mniejsza możliwość skażenia zwierząt i ptactwa i tym bezpieczniejsze w spożyciu mleko, masło, ser, jaja i mięso. Zwierzętom, podobnie jak i ludziom, potrzebne jest pożywienie nieskażone. Szczególnie należy dbać o krowy, gdyż w razie karmienia ich skażoną paszą, mleko także będzie skażone. Gdy stogi z paszą zostaną skażone, ostrożnie zdejmujemy z nich wierzchnią warstwę, którą palimy i zakopujemy. Aby ochronić stogi przed pyłem promieniotwórczym, przykrywamy je brezentem, papą czy też innym materiałem nieprzepuszczalnym. Kiszonki w silosach pokrytych ziemią czy ziemniaki w kopcach także są zagrożone, gdyż w razie opadu deszczu lub śniegu pył promieniotwórczy przeniknie szybko przez wilgotną ziemię i skazi zakopane rośliny. Dlatego podobnie jak stogi, silosy i kopce ziemne należy przykryć nieprzepuszczalnym materiałem, na przykład papą. Podczas przyrządzania karmy z okopowych trzeba postępować podobnie jak z jarzynami. Okrawać z wierzchu i płukać w wodzie. Wszystkie resztki powstałe przy oczyszczaniu i sortowaniu żywności i paszy należy wrzucić do dużych dołów, spalić i zakopać, a doły przykryć co najmniej półmetrową warstwą ziemi. W filmie tym pokazaliśmy tylko niektóre środki i sposoby ochrony przed skażeniem pyłem promieniotwórczym. O szeregu innych możecie dowiedzieć się, biorąc udział w szkoleniu organizowanym w ramach przygotowania powszechnej samoobrony. Życzymy sobie, aby nigdy skażenie promieniotwórcze nie powstało. Aby zwierzęta mogły paść się bezpiecznie. Aby woda w studni była czysta i zdrowa. I abyśmy bez obawy jedli swoje śniadania, obiady
i kolację.